Witam, prawda? Witam, prawda? Jesteśmy w tajemniczej komnacie, w której mamy wejścia do różnych dodatkowych historii, które ogólnie nie pasują do świata, ale twórcy zainspirowani innymi twórczościami chcieli troszkę zaczerpnąć z nich i wprowadzić je do swojego uniwersum. I my nie będziemy wam pokazywali dokładnie wszystkiego, bo warto, żebyście sobie to zobaczyli sami, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak jak zresztą mówiliśmy, nie chcemy wam pokazywać całkowicie całej gry. I tak samo tutaj po prostu damy wam jakby trochę smaku tych dodatkowych historii, pokazując po prostu, jak została stworzona lokacja. Ale też nie wszystkie, bo do tego jelenia nie można wchodzić. Bo tam się, mówisz, akcja zaczyna. No, jeleń, samo wejście na tą mapę jelenia uruchamia, z tego co kojarzę, pierwsze zadanie. No. I ono jest, jakby to powiedzieć, no, podnosi adrenalinkę. Ale to lepiej zostawić wam do odkrycia samemu, bo w sumie warto, ja polecam przejść tą historię, bo jest naprawdę ciekawa, zwłaszcza że można poznać troszeczkę tą kulturę chińską, bo to jest, z tego co kojarzę, właśnie dość znana chińska historia. I po prostu, żeby poznać troszeczkę tej chińskiej kultury, warto poznać tą historię na własną rękę. Mały książę akurat dość mocno ciąga po różnych mapach, więc byśmy musieli znowu biegać po tych samych mapach, żeby robić te questy do niego, ale można chociaż pokazać tą planszę od niego. Bo tutaj nie ma aż takiego intensywnego wejścia jak w przypadku jelenia. Ale mapa mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o klimat. Starlight Desert. I ogólnie, jak można się rozejrzeć, to tam na przykład gdzieś tam w tle, w chmurach widać jakąś tam konstrukcję. Tutaj z lewej jest kolejna konstrukcja, z prawej jest jakaś taki wielki kloc. I te miejsca mają mniej więcej tak po części odzwierciedlać te planety, po których mały książę podróżował i odkrywał tam te różne osoby. Tak, ja jeszcze miałem taki egzemplarz. No, mów. Duchem przewodnim, który daje nam questy w tym sezonie, jest róża. Ta róża, o którą mały książę tak dbał w tej książce, ale ostatecznie tam ona zwiędła w trakcie jego podróży. No ja właśnie miałem taką jeszcze wersję z rysunkami. Nie wiem, czy to jest jedyna wersja, czy wszyscy mieli taką samą wersję. I te rysunki były bardzo proste ogólnie, ale jak się stanie tutaj na przykład na tej pustyni i ma się te gwiazdy, no to tak trochę właśnie jakby się przypomina ten klimat. Bo ta pustynia była taka właśnie też prosta w zasadzie pod względem budowy. Ogólnie, z tego co pamiętam, to jednym z tych przedmiotów unikalnych, jak się posiadało karnet sezonowy, to można było zdobyć pozytywkę z tego sezonu właśnie z tą różą, że to był taki róża pod szkłem i można było ją uruchomić jako pozytywkę. Ja ją mam u siebie w mieszkaniu, Kai, to mogę później ją pokazać, jak będziemy kończyć naszą historię, bo tam jeszcze jak skończymy, to normalnie się tam poprowadzę i tak jeszcze dalej, to w sumie mogę później pokazać dokładnie tą pozytywkę z tą różą, bo ona jest bardzo fajna. W sumie możemy się tu przejść i pokazać te różne miejscówki tych duchów.
sumie możemy nawet pozbierać te duchy. Może najpierw zaczniemy od jegomościa w tym wielkim dzbanie. Co ciekawego jest ten Light Boy u góry. Yep. No stąd właśnie można bardziej zauważyć, że tam na przykład mamy z prawej jakiś ogród. Z lewej widać światła, które się przebijają przez chmury. I tam jest jakaś scena. I po prostu te miejsca sobie tutaj trochę pozwiedzamy. Można, sobie można zeskoczyć. Z tego co kojarzę, to ten duszek siedzi w środku. O, dobra. Jest tutaj. Już go uruchamiam. No i oczywiście jakiegoś nowego gestu się nauczymy, czy coś, najprawdopodobniej gestu. A, to z tym pijakiem jest, pamiętam. Pamiętam to, no. Kiedy mały książę był na planetę pijaka i pyta się, dlaczego pijesz, żeby zapomnieć o czym, że się wstydzę. Wstydzisz się czego? Tego, że piję. Żeby to pokazując, podkreślając absurd niektórych problemów, nie? A może nawet, no absurd z jednej strony, a z drugiej strony beznadziejność też. Jak się koło zamyka. I takiemu właśnie małemu księciu wydaje się to wtedy dziwne po prostu, no bo to skoro wstydzisz się tego, że pijesz, to nie pij, nie? No i niby tyle w zasadzie. Ogólnie podoba mi się ta muzyczka.
przy tych gestach. No to w sumie możemy odwiedzić kolejnego duszka. Ogólnie cała ta symbolika tutaj, że tutaj pełno jest tych dzbanów właśnie od tego pijaka, sama lokacja to jest jeden wielki dzban. No tak, no można sobie to jakoś dobrze tam zinterpretować. Najlepiej byłoby pamiętając książkę dokładnie, ja tylko pamiętam ten dialog, bo zapadł mi w pamięć właśnie. Dosyć. Bo jak go czytałem, jak byłem dzieckiem, to też było dla mnie dziwne, no bo... też było to dla mnie dziwne, że no skoro... pije po to, żeby zapomnieć, że się wstydzi, że pije. Nie, jak byłem mały, nie potrafiłem tego zupełnie zrozumieć, dlatego to zapamiętałem. Ale Bo były nawet też w sumie inne. to było po części zamysłem autora, że akurat właśnie mały książę jako dziecko i sama książka bardziej dla takiego młodszego odbiorcy, żeby tak samo jak mały książę się dziwić, czemu Tak. Aha, no. Ten absurd. Tam jest. Akurat ktoś go uruchamia. Tutaj widać, że mamy gwiazdora. Wszystkie tutaj lustra. I który to będzie? Czy sobie przypomnę? No, no, to też było coś takiego. No tutaj mamy takiego typowego narcyza. Wielka scena, występy i masa luster, żeby mógł się wspaniale podziwiać. Tak, to jest człowiek, który sam siebie podziwia i uważa siebie za najlepszego, ale nikogo poza nim tutaj nie ma. I to jest też właśnie taka symbolika, nie? Że taki narcyz, który patrzy tylko na siebie i siebie uważa za najlepszego. Nie będzie miał wokół siebie ludzi tak naprawdę, tak jakby.
którzy by to potwierdzali, powiedzmy. I stąd te wszystkie lustra, że jedyna osoba, która potwierdzi jego wyższość, to on sam. Było w małym księciu. To idziemy do następnego. Co my chyba polecimy do najbliższego. Gdzieś tutaj. Widać. Ten to był chyba latarnik, bo to jest chyba z tego co kojarzę wielka latarnia. To miejsce. Latarnika też pamiętam rysunek, ale nie pamiętam teraz o co tam dokładnie chodziło, zaraz się dowiemy. Tam rysunek z tej książki. Ja tą książkę parę razy czytałem. Ale dawno temu. Ja też nie pamiętam wszystkiego, sobie przypominałem wtedy jak ten sezon wychodził tą książkę, bo jedna moja znajoma właśnie z Japonii nie za bardzo kojarzyła tej książki i jak wszedł cały ten sezon, to dla niej to było kompletnie coś nowego. Ona nigdy o tej książce nie słyszała, nigdy o tym autorze tym bardziej. Więc jej tam tłumaczyłem, że to jest w sumie tam książka, dość sławna przynajmniej w Polsce, że to jest lektura szkolna, której cię tam uczysz w szkole. Znaczy ja chyba nawet nie miałem tego jako lektury, ale nie jestem pewien, ale wiem, że to była jedna z pierwszych książek, jakie w ogóle przeczytałem kiedykolwiek. No ja z tego co kojarzę, to przynajmniej za moich czasów, bo ja trochę jestem młodszy od ciebie, tak samo jak Demonikan, to chyba za naszych czasów właśnie była już jako lektura szkolna. Chyba w podstawówce, albo na przestrzeni podstawówki, albo gimnazjum. Mogło być w podstawówce, bo ja to czytałem kilka razy, naprawdę. Bo ja to przeczytałem nie dlatego, że musiałem najpierw, i później czytałem jeszcze, bo mi się podobało po prostu, nie? Ta jego przygoda, nie? I dlatego, że ta książka mnie właśnie intrygowała, bo ja nie rozumiałem tego wszystkiego. To właśnie to z tym pijakiem, z tym narcyzem, pewnie nie do końca czaiłem jako dzieciak. I czytałem to jeszcze raz wtedy, co jakiś czas, żeby może zajarzyć, nie? No i to jego podróż, bo oczywiście mi się podobała gdzieś tam po tych planetach. Więc jeżeli było w szkole, to czytałem po prostu znowu i teraz już nie pamiętam, nie? Że musiałem to czytać. Mogło być. Wiem, że to jest ogólnie jako lektura widziane, ale po prostu ja pamiętam, że przeczytałem to pierwszy raz nie dlatego, że musiałem, tylko dlatego, że dostałem w prezencie książkę pierwszy raz. I chyba jedna z pierwszych książek, którą sam przeczytałem, to było to. A, że latarnik ma rozkaz, żeby zapalać światło, kiedy jest gaszone i ma drugi rozkaz, żeby gasić światło, kiedy jest zapalone. I robi to w kółko. Nie wiem, no tutaj można się też zastanawiać nad tym, co to ma niby tam, wiecie, znaczyć, nie? Na zasadzie, że on jest szansa taka, że on źle zinterpretował swoje rozkazy, no nie?
Bo ma zapalać światło, kiedy jest zgaszone i gasić, kiedy jest zapalone. No to może ma... No ale to tak jakby za mało informacji dostał, nie? Kiedy ma gasić? Tak cały czas? W sensie, że wiesz, bo ja rozumiem, że on miałby zapalać światło wtedy, kiedy jest zgaszone, ale o odpowiedniej porze. I gasić je, kiedy jest zapalone o odpowiedniej porze. On je po prostu zapala i gasi, zapala i gasi. No, można sobie to jakoś tam wytłumaczyć, nie? No, tu mówię, to też by się tą książkę przydało tutaj przeczytać bardziej, bo tam trochę ten dialog na pewno jest dłuższy trochę czy coś, nie? I można więcej wywnioskować. No, na pewno bardziej rozjaśnia każdą historię tych duchów. Do tego akurat latarnika tylko mówię, pamiętam rysunek, ale nie pamiętam, o co chodziło. Z tym narcyzem pamiętam już, co chodziło, z tym pijakiem, to mniej więcej też. My do tego ogrodu polecimy, bo tam jest chyba z tego, co kojarzę, właśnie fragment mapy. Różany labirynt. A to wszystko jest zapalone, ktoś zapalił. Pewnie tu jakiś gracz był, żeby sobie odkryć tą mapę, więc już zapalił, więc teraz tylko podnieść. Okej. To w sumie chyba zostało nam jeszcze trzy miejsca takie do odkrycia. A tu nie ma duszka? Tu w tym miejscu chyba nie. Tutaj się co najwyżej jedna z tych cutscenek fabularnych rozgrywa. Aha. No tak, bo tutaj chyba właśnie w tym ogrodzie różanym to właśnie chyba mały książę tą różę, którą chciał pielęgnować, spotyka. No pamiętajmy, że tutaj właśnie są jeszcze, oprócz tych pobocznych duszków, jest fabułka, więc pewnie tutaj się rozgrywała jakaś część. Biały ekran. O, jestem. Gdzieś. Okej, okay, meduzy. Trochę z opóźnieniem się chyba po prostu wczytało na tą lokację, bo przez moment ja właśnie leciałem, trzymałem cię za rękę, po czym nagle mi zniknąłeś, jak powiedziałeś, że masz biały ekran i cię cofnęło tam na wejściu. No. Tutaj w tym statku jest ten duszek, to się go uruchomię. Uważaj tylko na ten gejzer, bo cię wystrzeli do góry. Wow. Jednak cię wystrzelił. A, okej. Okay. Dobra, trzeba pozbierać fragmenty. To i tak, tak trzeba polecieć do góry. Nie wiem, czy ciebie nie złapać lepiej, bo... No może się uda. O, tutaj jest kolejny. Jak coś, to może zawsze na tej meduzie wylądować na moment, to ona ci trochę doładuje zawsze.
bo one właśnie służą jako taki pomocnik, że z jednej strony cię ten gejzer wystrzeliwuje w górę, a potem w razie czego, żeby się podładować, to możesz właśnie ich meduz wykorzystywać. Chyba dorwał ostatniego. Jest, mamy. No. Po co ci te gwiazdy, żeby być bogatym? Po co chcesz być bogatym, żeby kupić jeszcze więcej gwiazd? Pamiętam to też, pamiętam. Z książki. Sens bycia bogatym niby, nie? I to animacja. Apetyt rośnie w miarę jedzenia jakby. Wow, wow. Akurat wszedłeś w gejzer jakby uruchomiony. Akurat fajnie, to jest fajny mod. Jak się tak wystrzeliwuje. Co wracamy, nie? Bo tu była właśnie taka odnoga po tego duszka i dwa ostatnie będą kawałek dalej w chmurach. Tam będzie chyba z tego co kojarzę król i kronikarz czy bibliotekarz. Aha, było no. Będą dwa ostatnie. Bo one są dość blisko siebie, a ten był miał taką właśnie odnogę, to najpierw polecieliśmy tutaj. Chyba pierwszego spotkamy króla, bo on jest chyba bliżej. Tak, król będzie pierwszy. Bo tam dalej może zauważyć taki stos książek. Aha. To tam będzie ten kronikarz. Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Chowanego light boya tutaj. To akurat dobrze się skitraliśmy. Zanim zaczniemy naszą rozmowę z królem, zanim dowiemy się kolejnej historii z małego księcia, to udamy się na odpoczynek pomiędzyodcinkowy. Do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Na razie.